Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w sylwestrowe popołudnie. Minęła 13.10, a to znak, że pora na audycję Gość dnia. Moim i Państwa dzisiejszym gościem w audycji będzie pan Andrzej Goc, lekarz weterynarii. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry radiosłuchaczom. Przy okazji życzenia serdeczne noworoczne dla wszystkich. Właśnie, sylwestrowa noc dla nas ludzi, często szalona, rozrywkowa, niezapomniana też niestety dla domowych zwierząt. To jest najbardziej traumatyczna noc w roku, szczególnie dla psów. Dlaczego psy się boją? Rzeczywiście jest to bardzo traumatyczna noc dla psów, zwłaszcza tych, które się boją. Od razu warto podkreślić, że są psy, które się nie boją. Najczęściej to są rasy psów myśliwskich, które są z jednej strony oswojone z hałasem, ze strzałami, a z drugiej strony też mają wrodzony taki instynkt łowczy i jakoś tam to tolerują. Natomiast są nauczone nie bać się wystrzałów. Tak, nauczone są, z jednej strony są nauczone, ale z drugiej strony też dużo osobników, nie mówię o wszystkich, dużo osobników jakoś tak po prostu nie boi się. Nie wiadomo dlaczego. I na starość też się psy nie boją, bo po prostu głuchną. Głuchną, tak. To jest może jedna z niewielu pozytywnych aspektów tak, starości. Cech, tak, związanych ze starością, które nabywamy z wiekiem. Dotyczy to też i ludzi. Ale to już tak nawiasem mówiąc. Proszę Państwa, psy boją się instynktownie hałasu, zwłaszcza hałasu związanego takiego z wyładowaniami atmosferycznymi. Ta kanonada, palba noworoczna przypomina im, kojarzy im się właśnie z burzą, z wyładowaniami atmosferycznymi i w związku z tym one też się boją. Tak jak burzy. Reagują na to dosyć tak żywo. Niektóre dostają wręcz ataku paniki. Sporadyczne przypadki są nawet takie, że na skutek lęku i ataku paniki może dojść do spontanicznego zatrzymania akcji serca i pies po prostu umiera ze strachu. Tak to można określić. Też zdarzają się przypadki, że pies w ataku paniki właśnie, histerii, zrywa się ze smyczy, czy tam z łańcucha, czy ucieka z domostwa i odbiega gdzieś daleko i w pewnym momencie nie wie, co się z nim dzieje, gdzie jest. W takim ataku paniki psy robią najróżniejsze rzeczy. Bardzo często uciekają na oślep, biegną i po prostu gdzieś tam się mogą zagubić w terenie. Zwłaszcza, że ten atak paniki i tego lęku, tej traumy, on nie trwa tylko przez ten okres, kiedy docierają do niego te szkodliwe bodźce dźwiękowe, ale on trwa także jeszcze przez dłuższy czas, przez nawet kilka dni po takim silnym przeżyciu. Ten pies jest, no, przepraszam za określenie, ogłupiały. Jest cały spanikowany i nie może się pozbierać. I w związku z tym praktycznie rzecz biorąc, on zaczyna szukać drogi powrotnej do domu dopiero na drugi dzień najwcześniej. Ja miałem parę przypadków takich, że pomagałem znajomym szukać psa na osiedlu. Psa, który spanikowany uciekł gdzieś tam, no po prostu uciekł w panice. Mogą się także psy zachowywać w taki, no,
pseudokomiczny sposób. No, starają się wcisnąć gdzieś pod meble. No, wygląda wejść to czasami, pod dywan. Tak, czasami to śmiesznie wygląda jak no, dosyć pokaźnych rozmiarów gabarytów piesek. Wciska się pod jakąś szafkę nocną, prawda? One instynktownie szukają nory. Nie zapominajmy, że to są ewolucyjnie, to są wszystkie psy są potomkami wilków, tak? Zwierząt stadnych. Stadnych, ale tych, które żyją w norach. I one się w sumie najbezpieczniej czują właśnie jak mają jakieś coś tam zadaszenie, jakąś tam norę i tam się zupełnie przyzwoicie czują. Dlatego też psy bardzo często uciekają do łazienki. Tam jest ciemno i te dźwięki no, docierają do nich w takiej no, troszeczkę stłumionej postaci. Mm-hmm. Na mediach, na portalach społecznościowych pojawiają się akcje nie strzelam w Sylwestra, dbam o zwierzęta i tak dalej. Ja z całego serca jako właścicielka też psa to popieram. Natomiast ja no, wydaje mi się, że amatorów fajerwerków nie da się zupełnie wyeliminować i te wystrzały będą w Sylwestra, także w Nowy Rok się zdarzają. O ile władze miasta nie zarządzą zakazu. No, na razie nie ma, więc... Jedno należy... z miast w Polsce, bodajże Wrocław chyba, wprowadził... Zakaz strzelania. Zakaz tak, tej kanonady noworocznej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, sądzę, że w Ciechanowie jednak te wystrzały się pojawią. Co my możemy zrobić, żeby trochę jakby te negatywne skutki Sylwestra psom zrekompensować i złagodzić? Znaczy, możemy tak, albo oswajać z hałasem, ale to już powinniśmy robić latem, więc już jest po jabłkach przysłowiowych, bo to jest proces długotrwały. Można zwierzę oswoić z hałasem, aczkolwiek też nie każdego osobnika. Natomiast no, dzisiaj mamy sytuację taką, że jeśli mamy psa, który wiemy, że spanikuje, tak, no to od najprostszych środków można mu... zastosować stopery do uszu. Najzwyklejszą watę. Wacik taki, tylko tej waty mogło być sporo nawet. Mm-hmm. Upychamy tę watę w uszach. W sumie one nawet nieźle to tolerują. Więc jest to jakiś taki, no może trochę półśrodek, ale skuteczny. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że im ten bodziec dźwiękowy będzie mniej słabszy. Intensywny, słabszy, tym lepiej dla naszego podopiecznego, dla naszego pupila, bo reakcja jego jest proporcjonalna do natężenia dźwięku, prawda? Więc każdy sposób na to, żeby dotarło do niego mniej tego hałasu, jest dobry. Dobrze jest dać mu dostęp do łazienki. Nie musimy zamykać psa w łazience. Wystarczy, że będą uchylone drzwi. Że uchylimy drzwi, żeby on sobie sam znajdzie takie miejsce, gdzie będzie mu wygodniej i gdzie będzie się czuł najlepiej. To jest ważne, żeby on sobie mógł znaleźć takie miejsce, gdzie będzie się czuł dobrze. Błędem jest branie psa na kolana, przytulanie go, bo wyrabiamy w nim takie poczucie, że należy się bać, że należy się bać i utrwalamy w nim ten lęk. On nas obserwuje, jeśli będzie widział u nas odruch akceptacji dla hałasu, czy powiedzmy to, że my się tego nie lękamy, to on zaczyna też to kojarzyć, że to może nie jest aż takie straszne. Takie straszne. Dobrze jest tak, że no, jeśli jest konieczność, prawda, no to zależy od tego, no, znam naszego pupila, jeśli on bardzo reaguje nerwowo, bardzo żywo, można zastosować środki farmakologiczne, począwszy od jakichś tam prostych ziołowych uspokajaczy. Każda przygodnia weterynaryjna dysponuje całą gamą różnego rodzaju środków.
uspokajających, no, skończywszy już no, w skrajnych przypadkach nawet na lekach, które działają no, psychotropowo wręcz, jakieś tam preparaty, z tym, że no, są to preparaty na receptę i wymagają już takiego nadzoru, ścisłego nadzoru lekarskiego, wynikającego z ustawy o zwalczaniu narkomanii. Czyli tak, generalnie nie staramy się na siłę uspokoić psa, kiedy są wystrzały. Nie. Próbujemy nie. zignorować ten dźwięk i jego musimy wysłać mu wyraźny sygnał, że nic się nie dzieje, że jest okej. Okay. Dobrze jest też zastosować, są w sklepach zoologicznych do nabycia, takie kamizelki uciskowe. Są to kamizeleczki, które są dosyć obcisłe i to jest taki ciekawy odruch u psów się wywołuje, że on w momencie, jak czuje, że coś go tam uciska, tu nie chodzi o to, żeby go uwierało, ale chodzi o ten taki masaż mięśni i on się wtedy czuje bezpieczniejszy i to go uspokaja. Możemy zastąpić tę kamizelkę uciskową, bandażując go delikatnie bandażem elastycznym. Stosujemy to w ten sposób, że przeciągamy ten bandaż przed piersie, tak jak szory. Krzyżujemy na kłębie, znowu krzyżujemy, mówię o podwójnym bandażu, krzyżujemy na brzuchu, możemy też przeciągnąć między udami i zawiązujemy to na kłębie. On wtedy czuje się taki trochę skrępowany, ale to mu dobrze robi. Może mu się okres płodowy przypomina wtedy, kiedy ciasno był w brzuchu z innymi jeszcze z rodzeństwem. A właśnie, mówiąc o okresie płodowym, ale musielibyśmy się cofnąć. Są feromony kojące. Jest to preparat oparty o feromony, które wytwarza suka karmiąca szczenięta. I to jest dostępne też? Można to kupić. Z tym, że te feromony kojące właściwie to powinniśmy zacząć co najmniej 2 tygodnie przed przed tą palbą noworoczną. To nie jest doraźna kuracja, tylko długofalowa. To chodzi o to, żeby pomału przyzwyczaić. Ale to może na przyszły rok możemy zrobić jeszcze wcześniej, przed świętami, to przypomnę radio słuchaczom. Proszę powiedzieć, czy koty też się boją tych wystrzałów? Chciałem właśnie powiedzieć, że tutaj skoncentrowaliśmy się na psach, ponieważ to są najbardziej takie drastyczne przykłady z życia i z naszych doświadczeń, jeśli chodzi o psy, że poza tym jesteśmy jakoś emocjonalnie związani z psami, ponieważ no, te dwa gatunki w przyrodzie, no, chyba nie ma drugiego takiego przykładu koegzystencji dwóch gatunków. Koty też się boją, aczkolwiek one nie reagują tak żywo. Więc tutaj nie ma takiego problemu, aczkolwiek to znaczy problem jest, ale nie tak bardzo nasilony jak u psów. Zasady postępowania są takie same. Też powinniśmy tego kota jakoś tam umieścić w bezpiecznym miejscu, cichym, wyciszonym, zaciemnionym. Koty na ogół mają te swoje domki albo jakieś tam transportowe te kosze, pojemniki, takie. Te kosze, więc dobrze byłoby mu tam udostępnić, znaczy umożliwić mu schowanie wejście. Się tam. I może zaciemnić troszeczkę, coś narzucić na ten koszyk. Naturalnie, to każdy sposób dobry, jeśli mielibyśmy osiągnąć ten uspokajający efekt. Te stopery do uszu. U kotów też można zastosować, aczkolwiek koty nie bardzo chcą to tolerować. Wytrapią sobie. Ale też to wszystko zależy. Ja spróbuję z tymi stoperami dzisiaj ze swoim psem. Ciekawa jestem. Później trzeba mieć pensetę, bo nie zawsze nam się to uda palcami wyciągnąć taki stoperek. Jest to taki sposób, który no,
daje jakiś prosty rezultat czasem. Prosty, a skuteczny. Zostawmy już temat Sylwestra. Mam nadzieję, że takich drastycznych przypadków w Ciechanowie, w okolicach nie będzie, że psy, koty jakoś dzielnie zniosą tą jedną noc, jedną czy następną też. I miejmy nadzieję, że te nasze porady do czegoś się Państwu przydadzą i Państwo z nich skorzystają. Chciałam teraz porozmawiać o aurze. Mróz się zaczął kilka dni temu, ścisnął i w dzień, i w nocy. I pojawia się z mrozem pytanie, dokarmiać czy nie dokarmiać ptaki? Zdecydowanie tak. Z tym, że musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli już zaczynamy dokarmiać ptaki, to musimy to robić już ciągle, bo jeśli przyzwyczajimy jakąś tam grupę, one między sobą rywalizują. Taka grupka ptaszków jak przyleci i ona sobie namierzy jakiś karmik i tą jadłodajnię sobie namierzy, to one pilnują tego miejsca. I inne ptaki, jakby chciały tam wejść, to one je potrafią przepędzać. Czasami są takie małe wojenki w tasie. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, jeśli decydujemy się na dokarmianie. Jeśli zaczynamy, to kontynuujemy to do wiosny, do momentu, kiedy będą miały możliwość samodzielnego zdobywania pokarmu. Tutaj my u nich świadomie, nieświadomie wywołujemy, uczymy je tego, że ten pokarm. One myślą, że one zdobywają ten pokarm, a one go mają cały czas, więc w momencie, kiedy to źródełko wysycha, one tam mogą paść nie doczekając się. Tak, one zatracają w ten sposób umiejętność czy motywację do poszukiwania gdzie indziej tego pokarmu. Już nie zdobywają go same, prawda? One mają jedno miejsce, przyzwyczajają się, że tam mają stołówkę i nagle stołówka przestaje funkcjonować, źródełko wysycha i one mogą paść z głodu. Przy okazji, jak już jesteśmy przy tej śmierci głodowej bardzo okrutnej, chciałbym przypomnieć wszystkim, apelować o to, żebyśmy te nieszczęsne, albo szczęsne, bo fajna rzecz, gumy do rzucia, że jeśli już tam przestajemy... Przerzutą gumę nie wypluwamy na chodnik. Zawijmy to w papierek, wyrzućmy to do kosza. Beztroską wyrzucona na chodnik guma do rzucia, no, pomijając te względy estetyczne, stanowi śmiertelne zagrożenie dla ptactwa. Ponieważ one to traktują jako pokarm, zjadając to, zatykają sobie wola i skazują się na śmierć głodową, ponieważ no, nawet przyjmując później normalny pokarm, nie są w stanie przytrawić tej gumy. Tak, nie przyswajają składników odżywczych i umierają śmiercią głodową. Przy okazji, jak już jesteśmy przy dokarmianiu, chciałbym wspomnieć o jakości tej karmy. No właśnie o to chciałam zapytać. Czym dokarmiać, a czym nie dokarmiać ptaków? Czy możemy to, co nam z talerza, ze stołu zostanie, jakiś chlebek, coś tam wrzucić takiego? Możemy. Możemy dokarmiać wszystkim. To co jest strawne, przyswajalne, dla nas na ogół jest i też przyswajalne dla ptactwa, one instynktownie sobie selekcjonują te Ja bym też chciała jeszcze poruszyć taki problem savoir vivre, czyli w jaki sposób karmić te ptaki, no bo niezbyt to jest możemy estetyczne, zaśmiecać środowisko. Jak wychodzimy z worem jakiegoś jedzenia i wyrzucamy wprost przy rzece czy na śnieg, no. Tak, naturalnie kłóci się to z zasadami jakiejś takiej empatii, bo z jednej strony chcemy być dobrzy, pomocni. Tak, i pomocni, a z drugiej strony zaśmiecamy komuś łączkę, tak, czy trawnik.
ideałem byłyby tutaj takie karmiki, tak. Są specjalne takie karmiki, gdzie można wykładać żywność dla tych ptaszków. Można kupić, to nie jest nic trudnego. Fajna zabawa. Ale chciałbym tutaj jeszcze wrócić do jakości tej karmy. Najlepsze są nasiona roślin oleistych. To jest takie z jednej strony naturalne źródło. Słonecznik. Słonecznik, dynia, orzechy. Dosyć drogie, ale... A siemię lniane na przykład? Siemię lniane jest doskonałe. Mhm. Ziarno, zwykłe ziarna zbóż, te też można żywić. Są takie, w tej chwili już można to kupić przez internet, nie wiem, czy w sklepach zoologicznych są takie kule tłuszczowo-woskowe z nasionami. I to jest o tyle dobre, że one tam muszą troszeczkę się pogimnastykować, żeby wydłubać sobie to nasionko, to też przy okazji trochę naśladuje takie utrudnienie, jest wskazane, ponieważ ono naśladuje temu ptaszkowi, imituje mu sposób taką wydziobywania zbliżoną do naturalnego metodę pozyskiwania tego pokarmu. Ale przede wszystkim ziarna zbóż i nasiona roślin oleistych ze względu na ich wysoką kaloryczność i takie dosyć dobre walory odżywcze. Czy z kawałka słoninki się na przykład sikorki ucieszą? Zawsze się ucieszą. Kawałka słoninki, sikorki. W ogóle jeśli chodzi o żywienie zwierząt, zwłaszcza gospodarskich też, prawda? Zimą one wymagają właśnie tego dodatku tłuszczu. Tłuszcz jest najbardziej energetycznym tym składnikiem diety i ta dieta zimą powinna być bogatsza w tłuszcz, ponieważ jest to materiał energetyczny. Czyli reasumując, jeżeli już ktoś zdecyduje się na dokarmianie ptaków zimą, robi to konsekwentnie do wiosny, w przeciwnym razie ptaki po prostu zginą. Tak. Przyzwyczajone do stołówki. Nie będziemy mieli śpiewów radosnych wiosną. Oby tak się nie stało. A co z bezpańskimi kotami? W jaki sposób możemy im pomóc? Czy na przykład nie zamykać okienka do piwnicy? No jest to najlepszy sposób na to, żeby im pomóc, zwłaszcza w mroźne noce, w mroźne dni. One muszą się gdzieś schronić, zwłaszcza jeśli temperatura spada poniżej kilkunastu stopni. Do 10 to one jeszcze sobie radzą, gdzieś tam przycupną i są w stanie spokojnie przeżyć noc chłodną. W dzień są aktywniejsze. Polują. Poza tym one nocą też polują. Bardzo dobrze widzą. Najważniejsza taka forma pomocy to jest uchylenie tych okienek do piwnicy. Ja wiem, że to się wiąże czasami z niedogodnościami zapachowymi. Z problemami natury właśnie zapachowej. Te kocurki, w tej chwili mamy akcję kastracji tych kocurów takich, które sobie latają luzem. Są, powiedziałbym, zastępy pań miłośników kotów, które tam te koty jakoś tam udaje im się je gdzieś tam zwabić, odłowić i są kastrowane. No w ten sposób ograniczamy ich liczebność całej populacji. Ale z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę z tego, że dobrze, że one są, bo gdyby nie te bezpańskie koty, to pewnie by nas myszy i szczury zjadły. Tutaj panuje dosyć taka fajna równowaga. Mhm. Mamy bezpańskie koty, nie mamy myszy i szczury. Jak nie będziemy mieli bezpańskich kotków i kotek, no to będziemy mieli plagę gryzoni.
nie wiadomo co lepsze. No właśnie. Wydaje mi się, że może tam dobrze byłoby znieść te niedogodności zapachowe. Coś za coś. No właśnie. Także zachęcamy. Nie domykajcie drzwi, taką Skaldowie kiedyś śpiewali piosenkę. To nie domykajcie okienek do piwnicy. Nie domykajmy drzwi. I ostatnie pytanie, bo już nasz czas antenowy dobiega końca. Tak szybko. Taką aurę mieliśmy dziwną do tej pory, bardzo jesienną, kilkanaście stopni w dzień było. Czy wszystkie ptaki odleciały na zimę? Czy są jakieś takie, które przegapiły ten moment, bo było ciągle ciepło? Bez względu na aurę, niektóre osobniki zostają. Najbardziej nośny taki temat to są bociany. Nasze ulubione mazowieckie bociany. Jesteśmy europejską, bodaj światową potęgą, jeśli chodzi o liczebność bocianów. Bardzo urocze ptaki, duże, pięknie prezentują się w locie. Część z nich zostaje na zimę i z różnych przyczyn. One sobie gdzieś tak na przełomie sierpnia, września urządzają sejmiki, gdzie ich przydatność do lotu sprawdzają. One tam się uczą formować szyk i tak dalej, te klucze. I część z nich zostaje. Z różnych względów. Albo ze względów zdrowotnych i to najczęściej. A niektóre po prostu... Z lenistwa nie odlatują? Może. Trudno powiedzieć. Nie do końca. Nie do końca to wiemy. Natomiast część z nich zostaje. Staje się to problemem o tyle, że jeśli trafią na jakichś wrażliwych ludzi, prawda, to ci ludzie chcą mi pomóc. Czasami robi się to już jakaś tam głośna medialna sprawa, tak jak ostatnio mieliśmy z tym boćkiem, który nie odleciał. Taki bociek może przezimować z pomocą ludzi. Mhm. On gdzieś tam sobie znajdzie jakieś tam zabudowania. Gdzieś. Tak, jakieś tam zabudowanie gdzieś tam sobie gdzieś tam przycupnie i zniesie. Oczywiście duże mrozy są wręcz zabójcze potencjalnie dla takiego osobnika, ale... A czy taki bociek może spełnić funkcję kota na przykład gdzieś, gdzie rolnicy trzymają zboże? Bo wiem, że bociany lubią myszy bardzo. Przede wszystkim trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że te żaby, które bocian zjada, to jest mitologia wielka. No, że bocian żabę zjada już w ostateczności, jak już nie ma czego innego do jedzenia, to on dopiero tą żabę zjada. A tak to najczęściej to on jakąś rybkę, jakąś kijankę, ale najczęściej to on jakieś tam pędraki, larwy, dżownice, no i myszy i nornice. To jest ulubione danie bociana. Te żaby to jest mitologia. Troszeczkę. I naturalnie. On może pięknie odwdzięczyć się gospodarzowi swojemu, odławiając mu właśnie myszy. I zmniejszając straty w zbożu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej, ostatniej w tym roku audycji Gość Dnia był pan Andrzej Goc, lekarz weterynarii. Bardzo panu dziękuję i wszystkiego dobrego na nowy rok panu życzę w imieniu własnym i całej redakcji Katolickiego Radia Diecezji. Dziękuję bardzo i całej redakcji też wszystkiego najlepszego. Pomyślności w nowym roku. Dziękuję bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj. A nie wiem nawet, czy będzie powtórka, to nie będę jej zapowiadać. Chyba nie będzie powtórki. Na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa 4 stycznia już w nowym roku i porozmawiamy o głośnej akcji zbierania nakrętek dla niepełnosprawnej Justyny. Gorąco Państwa zapraszam do wysłuchania
poniedziałkowej audycji. Życzę szalonej nocy sylwestrowej, a wszystkim psom i kotom paradoksalnie spokojnej nocy sylwestrowej. Do usłyszenia w nowym roku. Edyta Szewczyk.